Dobry wieczór Państwu. O, to będzie pierwszy akcent krakowski dzisiaj. Mówiąc o dozwolonym użytku edukacyjnym, chciałabym wypowiedzieć się z punktu widzenia jednej osoby, ale jednak o trzech smoczych głowach. Przede wszystkim jako prawnik, analizując te przepisy dotyczące użytku edukacyjnego, które zresztą ostatnio były zmieniane, o czym zresztą Alek wspominał, będę do tego nawiązywać. Czego ja bym oczekiwała od tych przepisów jako prawnik? No jak powiem, że chciałabym, żeby były jednoznaczne, no to Państwo mi nie uwierzą, no bo co wtedy prawnicy będą robić? Natomiast chciałabym, żeby były chociaż takie, żebym wiedziała, jak je zinterpretować, albo na korzyść, albo na niekorzyść klienta, ale żeby któraś z tych opcji była możliwa. Poza tym chciałabym, żeby system był możliwie spójny, to znaczy, jeżeli gdzieś w ustawie mam użyte jedno pojęcie, no to spodziewam się, że jeżeli ono będzie użyte drugi raz, to powinno oznaczać to samo. A tak, jak Państwo za chwilę zobaczą, nie jest. Dodatkowo chciałabym też, żeby w momencie, kiedy to prawo jest zmieniane, przynajmniej tak to się nazywa, nowelizacja przepisu, to żeby rzeczywiście te reguły były nowe. No, jako wykładowca chciałabym, żeby ten użytek edukacyjny był rzeczywiście możliwie szeroki, ponieważ jestem zwolennikiem uczenia nie tylko w klasie, nie tylko w tradycyjny sposób i wtedy korzystając z twórczości innych, no nie powiem, że mam tutaj jakieś inne kryterium oceny, co mogę, co nie mogę, natomiast wiem, po co to robię. Robię to po to, żeby studenci lepiej przyswajali wiedzę i też samodzielnie chcieli poszukiwać czegoś więcej na dany temat. No i jako autor, szczerze mówiąc, coraz mniej dbam o to, co się robi z moimi utworami w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego, z bardzo prostego powodu. Mimo, że jest wszędzie mówione głośno, że ten dozwolony użytek edukacyjny, wyjątki są bardzo wyjątkowe po to, żeby chronić twórcę, to tak naprawdę dzisiaj autor, zwłaszcza dzieł naukowych, które są później wykorzystywane, nie ma tutaj wiele do mówienia, bo te prawa, które są chronione, to najczęściej nie jego, tylko wydawców. Wie o tym większość osób, która publikuje, jak niewielka część później na przykład wynagrodzenia od sprzedanego egzemplarza do niego trafia, czasami w ogóle nie trafia nic. Więc jako autor, szczerze mówiąc, coraz mniej mnie to interesuje, co jest robione w ramach dozwolonego użytku, zwłaszcza, że często więcej osób dociera do mnie, do mojej twórczości poprzez to, że coś zostało rozpowszechnione w internecie, niż poprzez to, że ja coś opublikowałam w danym wydawnictwie. Ostatni akcent krakowski. Kiedy moja prababcia zabierała mojego ojca na przykład na Wawel i tłumaczyła mu, o popatrz Pawełku, tutaj są takie ładne komnaty, ludzie tak pięknie mieszkali, ale się nie myli, bo takie były czasy, a zobacz tutaj ta pozostałość, telefon, kafelki, to nie po królu, tylko po okupacji w czasie II wojny światowej, kiedy tu stacjonowali Niemcy. A popatrz, to mówiła w Muzeum Czartoryskich, tu jest taka dama z łasiczką, patrz jak pięknie to zostało namalowane. I wtedy mój ojciec tak patrzył na nią i pytał się, babciu, czy ty przypadkiem nie próbujesz mnie czegoś nauczyć? I właśnie te sytuacje, kiedy był zabierany z domu, ze szkoły, z przedszkola i był uczony, zostały mu w pamięci najdłużej, więc jestem mocno za tym, żeby właśnie poszerzać ten dozwolony użytek edukacyjny i nie ograniczać go tylko do miejsca, gdzie z założenia przychodzimy z przymusu i niekoniecznie nasz umysł jest gotowy na chłonięcie treści. Co my tu robimy z czyjej inicjatywy? No, głównie z inicjatywy fundacji. Co robimy? No, trochę jednak się uczymy. No, prawo versus rzeczywistość. Prawo zakłada, że uczyć to ma szkoła. Prawda jest taka, że szkoła to raczej nie uczy. Być może widzieli Państwo wywiad zrobiony na potrzeby Dzień Dobry TVN, gdzie wiele młodych ludzi pomyliło symbol powstania warszawskiego z symbolem SS. No, gdzie się tego nie nauczyli? No, w szkole. Tu z kolei mają Państwo fragment wystawy zorganizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego i zgodnie z tymi przepisami, o których będę mówić, to muzeum nie uczy, bo nie przysługują im żadne wyjątki dotyczące dozwolonego użytku. Żeby zrobić taką wystawę, oprócz tego, że ona sama jest objęta prawem autorskim jako wystawa, no trzeba od kogoś dostać pozwolenie na pokazanie w ramach tej wystawy, no chociażby tego plakatu, który tam Państwo widzą. Tu z kolei mamy inny rodzaj wystawy, też zorganizowanej przez muzeum, to jest akurat wystawa, która na licencji krążyła po świecie, twórczość Stanleya Kubricka. Widzą tutaj Państwo bardzo dużo różnych utworów poza scenografią. Widzą Państwo też słuchawki. Ta wystawa była świetna, interakcyjna. Można było zapoznawać się nie tylko z dziełami Kubricka, ale także innymi. Kto takie rzeczy może robić? No przecież nie uczelnia, bo na to nie ma czasu na uczelni. Na uczelni się pracuje naukowo. Takie rzeczy mogą robić tylko fundacje, tylko muzea, które całą swoją aktywność fokusują właśnie na tym. Tu inne przykłady. No i proszę postawić na przykład coś takiego w przedszkolu, gdzie jest ten dozwolony użytek w szkole bądź na uczelni.
też nie bardzo to widzę. Przykład Czesława Miłosza pominę, ponieważ pojawiał on się już w, tylko nie był tak nazwany, w tych wystąpieniach dotyczących copyright trollingu. Jest pewna pani, która zamieściła na swojej stronie internetowej serię zdjęć Miłosza i pozywa wszystkich, którzy używają tych zdjęć, mimo że nie do końca potrafi udowodnić, że to ona jest autorem tych właśnie zdjęć Miłosza. Przegrywa sprawy, o ile dojdzie do procesu, bo zwykle ludzie jej płacą przestraszeni, a pani bierze się za prawdziwych gigantów, za uczelnie, za biblioteki i z moich ostatnich informacji wynika też, że za czasopismo mniejszości polskiej w Mołdawii, wydawane tam w egzemplarzach, no tyle na ile Xero pozwoli. Również, no nie tylko uczelnie prowadzą badania, trzeba by wziąć to pod uwagę. Tutaj pełna lista podmiotów, które też były wymieniane przez Alka wcześniej, które niestety na ten dozwolony użytek się już w wersji dzisiejszej nie załapały. W czasie, kiedy przygotowywałam tę prezentację, nie miałam pewności, czy ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, wydarzyło się to, mamy te nowe przepisy, ale mimo, że ich wersja słowna czasem jest inna, no nie do końca są one nowe. Co mieliśmy wcześniej? Jakie wątpliwości? No użyte sformułowanie mówiące o tym, że te wybrane instytucje naukowe mogą korzystać z utworów. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy jest zdefiniowane autorskie prawo majątkowe, tam też jest powiedziane, że twórca to może korzystać i rozporządzać utworem. Skoro tutaj nie chodzi o takie samo korzystanie jak twórca może, bo widać, że na dodatkowe formy trzeba mieć pozwolenie, to po co używać tego samego słowa? No i tutaj te mityczne egzemplarze. Tutaj mamy też drugą formę dozwolonego użytku edukacyjnego, o którym nie chciałabym teraz już wspominać. A co mamy dzisiaj w takim razie? Co tak bardzo się zmieniło? No przede wszystkim są zdefiniowane te instytucje, co już nie pozwala rozszerzać ich na takie sytuacje jak edukacja prowadzona przez muzea, chociażby fundacje, stowarzyszenia. One są bardzo konkretnie zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim, chociaż ta definicja też jest średnia, bo odsyła do innych aktów prawnych i gdyby Państwo chcieli ustalić każdorazowo, czy dana instytucja może korzystać z dozwolonego użytku, czy nie, no jest to dość problematyczne. Co jeszcze mamy tutaj zmodyfikowanego? Gdzie te muzea się pojawiają w jakiś sposób? One się pojawiają w przepisach, które pozwalają w zasadzie na niewiele, bo muzea pozostały także tutaj, gdzie jest mowa o tym, co można robić z egzemplarzami utworów, które się ma w swoich zbiorach. Czyli to nie jest taki dozwolony użytek, który pozwala mi na przykład puścić film i odtworzyć, albo, co jest źle rozumiane w tym punkt trzeci, udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych, to nie pozwala na zrobienie kopii, zdigitalizowanie zbioru udostępnienia, jeżeli ja nie mam zgody twórcy. W związku z tym to też nie daje wcale muzeom czy innym podmiotom poza szkołą efektywnych środków do korzystania z prawa autorskiego. Jakie są tutaj jeszcze dodatkowe problemy, które się pojawiają? Była mowa o tym dozwolonym użytku w ramach e-learningu, natomiast w przypadku e-learningu z projektu uzasadniającego wprowadzenie zmian wynika, nie z samej ustawy, z projektu, że chodzi o zamieszczenie treści na platformach edukacyjnych. Natomiast dzisiaj e-learning odbywa się nie tylko za pomocą platform edukacyjnych. Nie wszystkie uczelnie mają dobrze zorganizowane te platformy. Często wysyła się na przykład w ramach mailingu do studentów materiały i też nie wiadomo, czy to mieści się w zakresie tego pojęcia użytkowników możliwych do zidentyfikowania, bo ja wiem, komu wysyłam, wiem, że wysyłam jednej osobie, która potem rozpowszechnia to kolegom i koleżankom. Kolejny problem, którego w ogóle nie zauważono, modyfikując prawo autorskie, jest to, jak różnie dozwolony użytek jest uregulowany nawet w państwach Unii Europejskiej. Nie tak dawno przeczytałam o przepisie włoskim, który mówi, że w ramach użytku edukacyjnego można wrzucać do internetu wszystko, nawet filmy. Jak długo są to kopie o obniżonej wartości technicznej? Tam jest użyte słowo low quality, a ewentualnie degraded quality. I teraz trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy ładowujemy coś do internetu, stosujemy prawo tego państwa, w którym użytkownik się z tym zapoznaje. Czyli ja mogę znać dobrze dozwolony użytek w Polsce, ale nie mam pojęcia, jak to jest chronione w kraju, gdzie ktoś z tego kursu e-learningowego będzie korzystać. I na sam koniec chciałam Państwu
przywołać słowa Marka Twaina, o czym chyba podmioty nowelizujące ustawę zapomniały. Przede wszystkim należy pamiętać, że edukacja efektywna odbywa się nie tylko w szkole i nie można pozwolić na to, żeby to, na co może tylko szkoła robić w zakresie dozwolonego użytku, stawało na drodze do edukacji i do ciekawości świata. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.